kolejnych dniach więcej słońca, ale przelotnych opadów się nie pozbędziemy. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy od zachodu postępujące opady. Lokalnie może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy Pomorza niewykluczone burze. Pogodnie od Mazur i Podlasia po Lubelszczyznę, a nawet Karpaty. Nad ranem od 9 do 13 stopni. Wiatr nad morzem w czasie burz i wysoko w górach dość silny i porywisty. A jutro w wielu miejscach poza ziemią lubuską i wielkopolską opady przelotne deszczu, gdzieniegdzie możliwe burze z mocnym deszczem. Po południu od zachodu zacznie się przyjaśniać, a opady powoli będą zanikać. Maksymalnie od 17-18 stopni na Pomorzu do 21 na Dolnym Śląsku. Wiatr dokuczliwy nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, w czasie burz do 65. Ciśnienie ze wzrostem. W czwartek najchłodniej na Pomorzu. Opady przelotne na Wybrzeżu oraz od Warmii przez Kujawy po ziemię lubuską oraz na południowym wschodzie. I tutaj lokalnie może zagrzmieć. W pasie Wybrzeża silny wiatr. W piątek popada na Pomorzu oraz na krańcach wschodnich i w Karpatach. Poza tym słonecznie i do 24 stopni. Udanego popołudnia. Do zobaczenia. Biała koszulka.